Witajcie. Dziś odcinek poświęcimy przedsiębiorcom. Branżowe portale informują, że analizy wartości spółek giełdowych mówią nam o tym, iż największe spadki zaobserwowano w branży bankowej, w szeroko rozumianej odzieżówce i w nieruchomościach. Zobaczmy, co dzieje się u pleszewskich przedsiębiorców. Dziś spotykamy się z Tomkiem Zawadą, który działa i prowadzi firmę Booklet wspólnie ze swoimi współpracownikami i oczywiście są jeszcze współwłaściciele tej firmy. Witamy Ciebie serdecznie, Tomku. Dziękuję, że znalazłeś czas na spotkanie z nami. Cześć, Lucy. Witam wszystkich oglądających filmik. Proszę Ciebie o przedstawienie swojej firmy, swojej branży, bo myślę, że niewiele osób kojarzy Booklet z branżą tutaj pochodzącą i mającą swoją siedzibę na terenie gminy Pleszew. Może pokrótce. No, moje nazwisko Tomasz Zawada. Tak jak Lucy wspomniałaś, prowadzimy firmę w Pleszewie, dokładnie w Koszkwach, Koszkwy 23 pod Pleszewem. Nasz profil główny firmy to jest drukarnia. Mamy kilka sklepów internetowych. Kilka temu głównie jakby obsługiwaliśmy rynek lokalny. Teraz można powiedzieć, no jednak w głównej mierze obsługujemy zamówienia przez internet i wysyłamy zamówienia na całą Polskę. Mamy kilka sklepów internetowych. Jeden z naklejkami, drugi z naklejkami na ścianę, trzeci z takim bardziej fotoproduktami oraz taki sklep jeszcze z drobnymi naklejkami na rower. Już 4 tygodnie temu rząd zaczął wprowadzać bardzo znaczące ograniczenia. Wiem, że dotykają one również branżę i przestrzeń działalności gospodarczej. Co dzieje się w związku z tym, Tomku, w Twojej firmie? Co dzieje się w Booklecie? No tak, no zaskoczenia pewnie wszystkich wziął ten kryzys. Zarówno pewnie wszystkich tutaj mieszkańców, jak i biznes. Na chwilę obecną myślę, że jeszcze biznes nie ma takich skutków tego wirusa, takich drastycznych i dramatycznych, ale z pewnością no, kryzys przyjdzie, jak to wszyscy mówią, i będzie odczuwalny. No u nas, jeśli chodzi o naszą branżę, no to już można powiedzieć, że odczuwamy. Naszymi klientami, można powiedzieć, że w 70% są klienci biznesowi, czyli firmy, a w 30% to są klienci indywidualni. No i widzimy, że no, od jakby początku tego kryzysu zamówienia od klientów biznesowych, czyli firm, mocno spadły. Myślę, że to jest spadek powyżej 50%. No ale też z drugiej strony nie ma co się dziwić, tak? Skoro dużo zakładów pracuje na pół gwizdka, część zakładów jest pozamykanych. Klienci ostatecznie, czyli my, konsumenci, nie wychodzimy z domów, nie robimy zakupów, więc też jakby skoro my głównie produkujemy naklejki, naklejki trafiają na produkty, a klienci tych produktów nie kupują. Stąd jakby no cały biznes, czyli cała gospodarka też pracuje wolniej. Stąd no nie mamy tych zamówień, jeśli chodzi o klientów biznesowych. Stąd tutaj w firmie w ostatnich tygodniach mocno pracujemy na tym, żeby rozwinąć pewne pomysły i projekty, które już mieliśmy od jakiegoś czasu, które są skierowane głównie do klientów indywidualnych, tak żeby przetrwać ten kryzys, tak żeby wrócić po tym kryzysie jeszcze silniejsi niż byliśmy przed kryzysem, no bo wiadomo, no jeśli nam biznes nie będzie się kręcił i my nie będziemy mieć zamówień, no to też rzutuje na rozwój firmy i na pracowników, a nie chcielibyśmy dopuścić do tego, żeby kogoś zwalniać, no ale no, najbliższy czas, najbliższe tygodnie pokażą, co będzie. Jak na te zmiany reagują pracownicy? Tak jak powiedziałem, no robimy wszystko, żeby ten kryzys przetrwać, bo no nie chcielibyśmy, że tak powiem, póki co jakichś ruchów robić, jeśli chodzi o zwalnianie ludzi, bo wierzymy, że kryzys szybko minie i po kryzysie wrócimy i te osoby będą na pewno firmie potrzebne. Docierają do mnie głosy, że niektórzy już zwalniają, czy niektórzy wprowadzają jakieś ruchy. My na razie jakby jesteśmy optymistami i czekamy, co będzie. Ale tak jak powiedziałem, no robimy wszystko, żeby
uruchomić jakieś inne źródła pozyskiwania klientów, tak żeby ten kryzys przetrwać. No póki co no, firma działa na, można powiedzieć, 75%, bo no, można powiedzieć, trochę okroiliśmy godziny pracy, plus poszliśmy tym pracownikom, którzy mogą pracować zdalnie. Kilka osób pracuje z domu zdalnie, mamy takie możliwości i systemy odpowiednio dostosowane, że możemy pracować zdalnie, więc tak to robimy. Ale no też, tak jak powiedziałem, no, tych zamówień musi przybyć więcej, więc liczymy, że coś się w najbliższych tygodniach zmieni. Tomku, wiem, że masz również swoje osobiste doświadczenia, ponieważ na chwilę przed zamknięciem granic wróciłeś z długo planowanej wizyty w Hiszpanii. Tak, byłem za granicą, byłem w Barcelonie i byłem na meczu w Barcelonie i byłem na Ibizie, ale jak wylatowaliśmy z Polski, to jeszcze, że tak powiem, w Polsce nie było takiego wirusa. Gdzieś głównie to było w Chinach, w tym Wuhan, więc jak lecieliśmy, to jakoś byliśmy spokojni o wylot i o powrót. Będąc na miejscu, gdzie wtedy ponoć już jakby w Hiszpanii było dużo tych zachorowań, no to tam na miejscu i na lotnisku i w Barcelonie i na meczu wszędzie było spokojnie. Praktycznie nikogo nie było w ogóle w maseczkach. Nigdzie nawet nie było jakiejś takiej nagonki, jeśli chodzi o wirus. Na Ibizie to totalnie, ludzie chyba się w ogóle nie przejęli. Zresztą tam przez długi okres chyba było tylko jedno zachorowanie, więc totalnie spokojnie. Jak wracaliśmy do Polski, to już można powiedzieć dało się odczuć trochę na lotnisku jednak jakieś takie poruszenie. I w Polsce wchodziły pierwsze jakieś, że tak powiem, zakazy. Więc po powrocie do Polski na granicy jedyna kontrola, która była przez te wszystkie lotniska i w Barcelonie, i na Ibizie, i w Berlinie, to kontrola na granicy, zwykła kontrola temperatury na granicy polsko-niemieckiej. I nie było obowiązku kwarantanny. Ja jednak stwierdziłem, że no, może być jakieś ryzyko, będąc jakby w tych krajach, żebym pod podwyższonym ryzyku, zrobiłem sobie tam 2,5 tygodnia kwarantanny w domu. Pracować mogłem zdalnie, więc jakby to nie było jakby żadnym problemem dla mnie. Jakby taka odpowiedzialność, może być moja osobista, żeby bardziej nie narażać innych. Ja raczej o siebie się nie boję, ja raczej nie jestem w grupie ryzyka. Jestem zdrowy, zdrowo się odżywiam, uprawiam sport, więc nie boję się tego wirusa. Bardziej się boję, żebym kogoś nie zaraził. Więc spokojnie, kwarantannę odbyłem i wszystko ok. Myślę, że jakby większość osób, która ma kontakt z jakimiś osobami, poddała się jakiejś takiej dobrowolnej kwarantannie i po prostu uważała, to myślę, że nie byłoby potrzebne takiej jakiejś dużej nagonki na te wszystkie obostrzenia, bo ja osobiście bardziej boję się o kryzys, który będzie gospodarczy, bo mam swój biznes i nie żebym patrzył jakby tak trochę na swój biznes, tylko patrzę ogólnie na biznes, tak? To firmy są jakby motorem napędowym gospodarki. Jeśli firmy zaczną zwalniać, zacznie brakować pieniędzy w gospodarce, pojawi się więcej osób bezrobotnych, państwo będzie musiało wypłacać jakieś świadczenia tym osobom bezrobotnym, od koroniówki po jakieś inne świadczenia i możemy tego, ten cały jakby mechanizm i ta cała gospodarka może tego nie wytrzymać, a to będzie największym takim zagrożeniem dla nas. Są przykłady innych krajów, które po prostu podjęły odpowiedzialność zbiorową i jakoś sobie same radzą. Więc tak jak powiedziałem, no jeśli każdy z nas będzie dbał o siebie i o swoich najbliższych, to powinniśmy jakoś ten kryzys, myślę, przetrwać. Ciekawe doświadczenie, na pewno zapamiętasz je na długo, tą kwarantannę, której się poddałeś. Widziałam, śledziłam Twoje wpisy na Instagramie, na Facebooku i było naprawdę u Ciebie intensywnie. Ale prowadzisz też organizację pozarządową, jesteś prezesem Stali Pleszew, organizacji, która prowadzi bardzo regularną i stałą działalność, oczywiście związaną z piłką nożną. Co teraz dzieje się u Was? Jakie tam masz obawy z tym związane i niepokoje? Jeśli chodzi o klub, no to wiadomo, nie jesteśmy jakimś klubem zawodowym, więc nie mamy kontraktu z piłkarzami czy jakichś takich umów, które nas obowiązują jakoś, jeśli chodzi o zawodników. Tutaj bardziej ciągle jest wyzwanie, jeśli chodzi o rozgrywki, bo sezon w piłce nożnej trwa do 30 czerwca i póki co nie ma jeszcze decyzji, czy zostanie on jakby przełożony na późniejszy termin.
nam jakby no, sezon nie zdążył wystartować, mamy jakby mecze i rundę do rozegrania. Mamy nadzieję, że sytuacja się jakby uspokoi i jeszcze w drugiej połowie maja i w czerwcu rozegramy te mecze, które mamy do rozegrania i sezon normalnie się odbędzie. Wtedy jakby nie będzie problemu żadnych, jeśli chodzi o tą dotację i dofinansowanie, które otrzymaliśmy. Po prostu zostanie to przesunięte w czasie, no bo my koszty, które musimy ponieść, to na pewno poniesiemy. Tylko pewnie no to będzie wyzwanie dla wszystkich, tak? Od sędziów po zawodników, no bo pewnie będziemy musieli grać mecze w systemie weekend-środa, czyli dwa mecze w tygodniu, więc to jest jakby duże obciążenie, no ale to jest jakby już inna kwestia. Natomiast jeśli chodzi o samych zawodników, no to no trochę wszystko się przeniosło do świata takiego online. Mamy grupy na Facebooku, grupy na Messengerze, staramy się jakoś tam komunikować się, robić treningi w domu, ale no to na pewno jakby nie jest to, co bieganie po boisku. Wszyscy jakby no czekamy, jeśli nie możemy doczekać, kiedy będziemy mogli wybiec na boisko i na pewno nic nie będziemy robić wbrew przepisom, ale jeśli tylko będzie możliwość, to na pewno wyjdziemy na boisko i będziemy chcieć dokończyć ten sezon piłkarski. Dużo pojawia się bardzo treści przeróżnych na Facebooku, ale jedna jest, wydaje mi się, godna uwagi. Co zrobisz? O czym marzysz? Co zrobisz? Kiedy zakończy się ta cała epidemia? Ty, Tomasz Zawada. Ja raczej zawsze życie brałem takie, jakie jest i raczej nie mam jakby takich problemów, żeby się dołować tym wirusem. Jestem urodzonym optymistą i do wszystkiego podchodzę optymistycznie. Nawet do tego całej epidemii. Nawet przez chwilę nie miałem jakichś takich, nie wiem, złych myśli albo braku humoru. Ten czas mocno poświęcam na samorozwój. Od treningu w domu, czytania książek, po ogarnięcie kilku zaległości. Tak jak powiedziałem, no, w firmie pracujemy mocno nad nowymi projektami. Wróciliśmy do naszego pomysłu sprzed 4 lat. Bardzo fajny pomysł, taki stworzenie takiego marketplace'u z naklejkami. I ten czas głównie na to jakby w firmie poświęcamy, żeby przygotować się do powrotu po kryzysie. Jeśli chodzi o prywatne sprawy, no to tak jak powiedziałem, książki i trening w domu. Dodatkowo mam jeszcze bloga o treningu piłkarskim, gdzie tam też właśnie jesteśmy w trakcie wydania kolejnej publikacji, e-booka, plus jesteśmy w trakcie tworzenia aplikacji na komórkę i gry planszowe, więc całe wieczory spędzam na doprecyzowaniu tych tematów. Więc ja ogólnie też jestem osobą taką, można powiedzieć, z jednej strony towarzyską, ale z drugiej strony często siedzę w domu sam przy komputerze, więc nie mam problemu z takim czymś, jak tutaj znajomi mi mówią, że mają problem z samotnością, z brakiem wychodzenia. Ja siedzę w domu i raczej mi w ogóle to nie doskwiera i sam sobie organizuję czas i sam sobie potrafię jakieś zajęcie zrobić, więc ja, można powiedzieć, na chwilę obecną chyba przez ostatnie 2 tygodnie jestem niewyspany niż normalnie, bo tyle jest pomysłów i rzeczy do zrobienia, więc każdemu jakby uważam, że taki miesiąc, dwa pobycia samemu ze sobą pozwoli też przemyśleć sobie swoje życie, swoje plany, zrealizować swoje jakieś pomysły, a nie jakby dołować się i szukać tym jakbyś problemów. Bardzo dziękuję, Tomku, za spotkanie i za te pozytywne przesłania. No, pomysłów i planów mam bardzo dużo i projektów do zrealizowania, więc oby ten kryzys tak długo nie trwał, bo aż się boję, bo chyba dłużej bym te pomysły realizował, niż ten kryzys ma potrwać, więc życzę wszystkim jak najszybciej, żeby to się skończyło. Taka konkluzja na dziś. Wiemy, że jesteśmy teraz w momencie, kiedy wszyscy myślą wyłącznie, praktycznie o tym, żeby przetrwać. Przetrwać możemy również myśląc i planując nasze dalsze kroki po epidemii. Z ciekawostek powiem Wam, jak radzi sobie też Pleszewski biznes odzieżowy. Bardzo ciekawą inicjatywę podjęła Ilona Woźniak, która prowadzi sklep Holy Style, sklep z bielizną na Kraszewskiego. Chyba praktycznie codziennie wieczorem odbywają się live z nią. Możecie tam licytować jej towar, możecie sobie coś kupić i ten lokalny biznes wspierać. Takie też działania w internecie, takie live streamy i aukcje na żywo prowadzi
Alan Boutique, widziałam osobiście taką akcję, ale też Dominika Grześkiewicz, która prowadzi taki sklep butik, również widziałam, że coś się dzieje w sieci i możemy tak wspomagać ten lokalny biznes, robić zakupy lokalnie, ale pamiętajmy, że wszędzie pracują ludzie, wszędzie pracujemy tutaj w Polsce, najczęściej jednak my Polacy, ale też i pracownicy z Ukrainy. Każdy potrzebuje po prostu teraz tego wsparcia, byśmy przetrwali. Do zobaczenia. Do zobaczenia niebawem, do zobaczenia w świecie. Bez epidemii, mam nadzieję, już jak najszybciej. Zobaczyliście nasze nocne zmagania, nocną rozmowę, no wieczorną raczej rozmowę. Można naprawdę być aktywnym na różnej płaszczyźnie i w różnej formule. Bądźmy też dla siebie życzliwi. Po prostu. Bądźmy dla siebie życzliwi.